Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę ponagrywamy z łapy, czyli wrócimy do tego w zasadzie, co było na początku. Działamy sobie prężnie. Za mną stoi Volkswagen T-Roc i robimy sobie tutaj full fronta, w zasadzie już jest oklejony. Piotrek docina, dogrzewa, także zaraz będzie też gotowy. Tam z tyłu Damian aplikuje powłoki, także też będziemy sobie niedługo kończyć z tym samochodem i pokazuję Wam te auta, które są na full body. I tak, pierwszym samochodem to jest Toyota Land Cruiser. Ona jest tam, powiedzmy, lekko używana. Zrobiliśmy sobie korektę lakieru, bo jednak troszkę była, powiedzmy, porysowana. I autko już jest prawie oklejone, jak możecie zobaczyć. Tutaj te błotniki, drzwi też są już pooklejane, tylne ćwiartki. W zasadzie to chyba zostało jakieś może pierdółki do zrobienia. Tu cały tył też już jest wrzucony. Będziemy sobie jeszcze zabezpieczać pokrywę koła, zaraz Wam pokażę, bo nie wiem, gdzie leży. Tutaj część też już jest zaaplikowana, także pięknie to wygląda. Kolorek też fajny, czarny metalik, także na pewno będzie to dobrze wyglądać w słońcu. No i drugim samochodem jest nasz ulubiony samochód, czyli Ford Ranger Raptor, którego robiliśmy już parę razy. Raz nawet nam udało się matowić. Chcieliśmy, powiedzmy, trochę klienta namówić na to, żeby matowił, bo ten kolorek by mega zajebiście wyglądał właśnie zmatowiony, bo już robiliśmy jakieś inne samochody w czarnym połysku, po prostu czarne, zmatowiliśmy i naprawdę elegancko to wyglądało, aczkolwiek tutaj klient powiedział, że nie, robimy połysk i tak też zostaje. On się myje, zaraz będzie glinkowanko i będziemy sobie go oklejać.
Moi drodzy, na koniec tygodnia wpadł nam jeszcze motocykl na zabezpieczenie folią bezbarwną PPF. Motocykl jest w matowym lakierze, dlatego też i jest zastosowana folia matowa. Jak możecie zobaczyć, wszystkie prawie elementy zostały już oklejone, oprócz tutaj tych, powiedzmy, że tak powiem, kolanówek. Będziemy musieli sobie to wrzucić z żadnego elementu, ze względu na to, że przez to, że ten bag jest mega obły, musimy to zrobić z trzech części. Standardowo, niestety, ale no, nie jesteśmy w stanie tak tego uciągnąć, żeby na przykład nie porobiły się marchewki, bo jak możecie zobaczyć w tej chwili, jakie są mega marchewy, jakie naprężenia, i tak musieliśmy delikatnie uciągnąć, że tak powiem, tą folię w boki i te marchewki się porobiły, dlatego musi być to z trzech części. Oczywiście zrobimy sobie piękną, ładną linię tutaj do ranciku, żeby się nie rzucała aż tak w oczy. Będą wstaweczki i będzie to ładnie wyglądać. Reszta elementów w zasadzie jest z jednego kawałka. Oprócz też tego tutaj błotnika, ze względu na to, że nie chcemy tego rozbierać, tu jest delikatny przeskok, także tutaj będzie łączenie w tym miejscu. Z tyłu folia też już jest zaaplikowana, także no, trzeba będzie wszystko ładnie podocinać i myślę, że będzie fajnie. A klient to nasz w zasadzie stały, może tak. A osoba, która jeździ tym motocyklem, to nasz stały klient, bo już oddaje nam drugiego Triumfa, czy w zasadzie oddał. Pierwszego miał złotego, takiego złoto-żółtego, i też został zabezpieczony folią bezbarwną, tylko w tamtym wypadku był to połysk, w tym jest mat. Tutaj jest przesiadka trochę na mocniejszy. Ten motocykl ma aż 160 koni mechanicznych, także można sobie pięknie, ładnie latać. Ja się zaraz zabieram, moi drodzy, za obcinanie tego wszystkiego i mam nadzieję, że będziemy mogli wydać. Skończyliśmy właśnie pracę nad Land Cruiserem. Już jest cały oklejony, w zasadzie klientka już czeka w biurze. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to pięknie się prezentuje. Zabezpieczono oczywiście naszą folią Carbon Q Armor, tak zwanym Full Body PPF. Cały samochodzik, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Można teraz jeździć po gałęziach, że tak powiem. Ja się z Wami jeszcze nie żegnam, bo jutro chciałbym Wam też pokazać, jak wygląda oklejony przez nas też motocykl, który Wam wcześniej pokazywałem. Także widzimy się już na zakończeniu. Moi drodzy, tak jak Wam mówiłem, chcę Wam pokazać na zakończenie jeszcze, jak okleiliśmy motocykl. Niestety nie stoi na wydawce, ale i tak zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. No i też oczywiście zaraz z Wami żegnam, ale no pierwsze co pokazuję, jak to wszystko wygląda. Tak zwane full body PPF z wykończeniem matowym, bo motocykl był cały matowy, także jest w całości oklejony. To co Wam mówiłem na początku nagrania, błag jest z dwóch elementów zrobiony. W tym miejscu na rancie jest łączenie folii, czyli ten pasek jest jakby osobno, góra jest osobno. Tutaj do wlewu paliwa nam się udało schować folię, żeby jej nie było widać. Ekran też nam wjechał w mat, także nie będzie na pewno, że tak powiem, odbijał światła w dni słoneczne. No i oczywiście cała ta, powiedzmy, czacha wraz z reflektorami oklejona i błotniczek karbonowy też jest oklejony w folii połyskującej, jak i lampy, i jak i ta szybka na górze tej czachy. No i elementy te boczne też są w macie i cały ten zadupek w macie, także teraz można śmiało sobie śmigać i nie bać się tego, że jakiś kamyczek nam uderzy w ten lakier, który niestety jest taki, że jak coś się stanie, to tak naprawdę nic z tym nie możemy zrobić, tylko i wyłącznie lakierować niestety. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Na pewno będą fajne nagrywki, bo mamy fajny projekt akurat, który nam zaraz wjeżdża. Będziemy sobie matowić pewien samochód, ale też oczywiście zobaczycie to na nagryweczkach. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków jeszcze raz na wszystkie nasze media społecznościowe. Zostawcie łapkę w górę, suba. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!